Kolegium elektorów wybrało prezydenta Stanów Zjednoczonych USA. Kolegium elektorów zadecydowało. Joe Biden oficjalnie zwycięża wybory prezydenckie. Joe Biden zdobył już ponad 270 głosów elektorskich, co czyni go oficjalnym zwycięzcą wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. 14 grudnia głosowało kolegium elektorów, które dokonuje ostatecznego wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z oczekiwaniami kolegium wybrało w poniedziałek na 46. prezydenta USA demokratę Joe Bidena, a Kamale Harris na wiceprezydent. Do ich zaprzysiężenia dojdzie 20 stycznia. Głosowanie elektorskie w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie głosują na wyznaczonych kandydatów, ale przedstawicielami obywateli są elektorzy. Każdy stan ma tyle samo elektorów, co łącznie swoich przedstawicieli w Izbie Reprezentantów i Senacie. Najwięcej ma zamieszkana przez blisko 40 milionów ludzi Kalifornia 55. 3 głosy elektorskie w 1961 rok. Przyznano dystryktowi Kolumbii, który w kongresie nie ma swoich przedstawicieli z prawem głosu. Tym razem bez wiarołomnych elektorów większość stanów prawnie zobowiązuje swoich elektorów do opowiedzenia się za zwycięzcą głosowania powszechnego w danym stanie. W historii USA zdarzały się przypadki wiarołomstwa elektorów, ale nigdy nie miały wpływu na ostateczny rezultat. W 2016 roku wyłamało się 7 elektorów. Tym razem nikt z elektorów nie wyłamał się i wszyscy przedstawiciele wyborców zagłosowali na kandydatów, którzy zostali wskazani przez obywateli. Trump nie uznaje wyników wyborów. Amerykańska agencja rządowa General Services Administration KSA dała zielone światło, by rozpocząć formalne przekazywanie władzy ekipie Joe'ego Bidena. Donald Trump wprawdzie zatwierdził decyzję KSA, ale wciąż nie pogratulował przeciwnikowi zwycięstwa. Pod koniec listopada prezydent USA po raz pierwszy przyznał, że opuści swoje stanowisko, jeżeli amerykańskie kolegium elektorów potwierdzi, że zwyciężył Biden. Dodatkowo, według stacji CNN i dziennika The Washington Post, Trump naciskał na gubernatora Georgii Briana Kempa, by pomógł wygrać wybory w stanie, w którym zwyciężył Biden. Powołując się na swoje źródła, CNN twierdzi, że prezydent poprosił republikanina, aby ten zwołał specjalną sesję w tej sprawie i zarządził kontrolę podpisów na kartach do głosowania. Kemp wyjaśnił, że nie jest uprawniony do nakazania takiej kontroli i odrzucił wniosek o zwołanie specjalnej sesji. Wiarołomni elektorzy. Kim są? Oddawanie głosów przez elektorów na kogoś innego niż są zobowiązani, to niezwykle rzadkie zjawisko. Doszło do niego 165-krotnie na ponad 23 tysięcy oddanych przez elektorów głosów. Jednak gdy w 2016 rok Donald Trump zdobywał prezydenturę, pojawił się głos sprzeciwu. Łącznie 10 elektorów próbowało przeciwstawić się woli swoich wyborców i złamali swoje zobowiązania wobec nich. Był to największy bunt w głosowaniu elektorów od 120 lat. Ostatecznie w noc wyborczą w 2016 rok głosy elektorów po wynikach głosowania powszechnego we wszystkich stanach wynosiły 306 dla Donalda Trumpa i 232 dla Hillary Clinton. Jednak po głosowaniu elektorów te wyniki się zmieniły. Ostatecznie było 304 do 227. Prezydentem mogłby zostać nawet Frodo Baggins. W wielu stanach obowiązują ustawy zobowiązujące elektorów do złożenia przysięgi, że poprą zwycięzcę powszechnego głosowania, ale nawet wtedy zdarzają się pojedyncze przypadki samowoli. Ostatecznie z 10 wiarołomnych, tylko 7 elektorom udało się głosować na innych kandydatów. Głosy zebrali Colina Powella i Johna Kasicha. Jeden z demokratycznych elektorów głosował na Faith Scott Tetteagle, indiańskiego przywódcę plemiennego i wielkiego przeciwnika budowy rurociągu Keystone XL na terytoriach byłych rezerwatów indiańskich. Czy oznacza to, że można głosować na kogokolwiek? Obawy wobec wywiązywania się elektorów z zobowiązań wyraził w tym roku sędzia Sądu Najwyższego John Roberts. Jego zdaniem elektor może wybrać, kogo poprze, oddając sprawy w ręce losu, może rzucić monetą i tak podjąć decyzję, mówił sceptycznie. Sędzia Clarence Thomas wyraził podobne obawy,
zauważając, że wyborcy będą mogli głosować na każdego, kogo chcą, a to może nieść za sobą chaos i niezamierzone konsekwencje. Thomas powiedział, że elektor może nawet wybrać na prezydenta Frodo Bagginsa, jednego z hobbitów, bohaterów w trylogii Władca Pierścieni. 6 stycznia Kongres zatwierdzi wyniki głosowania kolegium elektorów, a 2 tygodnie później Biden zostanie zaprzysiężony na 46. prezydenta USA. Jak informuje otoczenie demokraty, z uwagi na epidemię koronawirusa ceremonia inauguracji zostanie ograniczona w porównaniu z poprzednimi. Większość stanów prawnie zobowiązuje swoich elektorów do opowiedzenia się za zwycięzcą głosowania powszechnego w danym stanie. W historii USA zdarzały się przypadki wiarołomstwa elektorów, ale nigdy nie miały wpływu na ostateczny rezultat. W 2016 roku wyłamało się 7 elektorów. Głosowanie kolegium elektorów uznaje się za formalność. Za przysiężenie 6 stycznia Kongres zatwierdzi wyniki głosowania kolegium elektorów, a 2 tygodnie później Biden zostanie zaprzysiężony na 46. prezydenta USA. Jak informuje otoczenie demokraty, z uwagi na epidemię koronawirusa ceremonia inauguracji zostanie ograniczona w porównaniu z poprzednimi.